Cześć, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Rivals. Dzisiaj właściwie robię takie proste zadanie. Mam zdobyć 5000 speed pointsów. Mam McLarena MP4 i zdobyć brąz w dowolnym wydarzeniu. Znaczy to, że mam McLarena MP4 to nie jest wcale jakby zadanie do wykonania. Po prostu mam McLarena MP4. Jest to bardzo fajny samochód. Jest to wersja policyjna, prewencyjna w dodatku. Tak, właśnie mam takie proste zadanko, dlatego że zaczynam jakby karierę od początku. Nie dlatego, że jej nie ukończyłem, bo ją właśnie ukończyłem i mogę sobie powtarzać wszystkie zadania od nowa, a to mi pozwoli zdobyć dodatkowe samochody, dodatkowe jakieś tam malowanie i nie tylko. Dlatego warto sobie je wykonywać. I co muszę zrobić? Z 5000 punktów muszę zdobyć w jednej sesji oraz zdobyć co najmniej brąz w dowolnym wydarzeniu. To jest jedno z dowolnych wydarzeń, szybka reakcja. Bardzo fajny obszar gry, mimo że to jest sama jazda na czas właściwie, ale bardzo fajny jest ten obszar gry i warto go też pokazać. Okej. No właśnie, przeszedłem sobie całą już grę, łącznie z rajdowcami, łącznie z, proszę was, policjantami. Może całą, nie całą, można powiedzieć, że karierę, ale wszystkich zadań jeszcze nie ukończyłem. I te zadania właśnie, jak powiedziałem, mogą... odblokowują nam jakieś tam samochody, malowania, różne takie rzeczy, do których po prostu nie mamy dostępu nawet po ukończeniu gry. I warto to sobie odblokować, dlatego że malowania do samochodów dla rajdowców są bardzo ciekawe. Tu mamy taką wielką skocznię. Wow. Prawda, dostałem trochę kary za niszczenie tego ogrodzenia, no ale co tam, nadrobię to w drodze. To jest zadanie dosyć proste. Wow, patrzcie, to jest cholerny lag, jak tego nie cierpię. Ach. A dopiero teraz się odblokowała gra. Taki lag właśnie powstaje podczas doczytywania terenu. I posiadacze słabych kart, takich jak ja mam właśnie, często takiego laga mają, niestety. Kart graficznych, żeby było jasno. Nie wiem, czemu za wyskoki też mi daje kar. Nie powinno. No ale dobra, widocznie nie trzeba, nie można z nich korzystać, nie można korzystać z pobocza. Oj, znowu doczytywanie terenu, boże. Chciałbym mieć więcej pamięci na mojej karcie, mam tylko 800. 56. Jak ktoś chce mi dać lepszą kartę, to proszę, jestem otwarty. No dobra. To jest próba czasowa. Powinniśmy zaraz dojechać sobie do końca, bo to jest już tylko dwa checkpointy przed nami, czyli ten jest przedostatni, który zaraz minę. I o, przed samą metą będę miał taki słaby czas. No zobaczcie, jak to jest chamskie. Czas leci, nie? Mogę sobie obracać kamerką. God damn it! Ej, zobaczcie, przegram to. Jezu, udało się. Normalnie sekundę przed czasem. Oh man. Kurde. Nie no, wiecie co, z Rivalsem jest tak, że trzeba go na początku trochę rozjeździć, żeby jakoś to szło. No ale dobra, wykonałem sobie zadanie. Teraz czas jechać na posterunek i wziąć sobie nowe zadanko. Co ty tu, koleś, robisz? Dostałem jakieś wyzwanie z Overwatch. Tak, ja je sobie też mogę robić. Wyzwania z Overwatch odblokowują nam też różne ciekawe, fajne rzeczy. Zaraz sobie włączymy nowe zadanko i sobie zrobimy nowe zadanko. Co wy na to? Myk, jesteśmy na posterunku. Dostałem jakieś tam punkty. Astona Martina odblokowałem, ale wersję jakąś inną. Tak, wersję tajną. To jest ten Vanquish, co się dostaje na początku. Także nic specjalnego. Dobra, no to wiecie co, może zróbmy tak. Będziemy zmieniać samochód co zadanie. Teraz weźmy Ferrari FF. To jest już tajniak. Zmienimy sobie zadanie. A właśnie, tu nie muszę przechodzić do tej całej kariery, wystarczy, że przejdę sobie do jednostki prewencyjnej. Pyk, pyk. Odblokujmy sobie Astona Martina, jednostkę prewencyjną. Znowu 5000 w jednej sesji.
znowu brąz, ale tym razem w przechwyceniu i znowu skorzystać z warsztatu. No dobra, to zacznijmy sobie na przechwyceniu. Tu mamy przechwycenie Lockout. Mam Ferrari, nigdy tym Ferrari jeszcze nie jeździłem. Nie wiem, jak ono śmiga, ale mam nadzieję, że nie jest jakieś najgorsze. W każdym razie to już jest, powiedzmy, taka elita wśród policjantów, dlatego powinno być dosyć szybkie. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Właśnie tego modelu nie cierpię. Wygląda jak, wiecie co, wygląda to jak Porsche Panamera. Coś taki, kurde, nie wiem. O Jezus, dobra, ale pojeździmy, zobaczymy, jak to Ferrari się spisuje. Lockout. Co tu mamy? Forda GT do przechwycenia. No, jakoś jedzie to Ferrari. Nie podoba mi się z wyglądu. Ani trochę, cholera jasna, ale dobra. Pojeździmy sobie. Kurczę, nie mam tutaj żadnych technologii pościgowych, ale one mi chyba nie będą aż tak potrzebne. Kurde, co jest? Aha, to nie jest mój Ford GT. Ej, no co jest dzisiaj z tymi lagami? What the hell? Zobaczcie, jakie jaja. Pff, masakra. Dobra, jedziemy dalej. O rany! No dobra, mamy tutaj Forda GT do przechwycenia. Mam nadzieję, że tym razem mnie nie zlaguje, bo zlaguje. Coś się tu dzieje, różne jaja. No ale dobra. Co jest? Ej, tu mamy typka. Jest w ogóle Michał, mój kolega. On mi pewnie będzie przeszkadzał, ja go znam. On właśnie sobie dołączył do mojej sesji i coś tutaj będzie robił. Podejrzewam, że nic dobrego. No ale ja jestem policjantem, on jest policjantem, więc szczególnie nie powinien mi przeszkadzać. No zobaczcie, na przykład nie mam doczytanego terenu. I w tym momencie się gra crashuje. O nie, jeszcze nie. Nie jest źle. No dobra, mamy tutaj Forda GT. Kiedy my go dogonimy, to ja nie wiem. Włączył właśnie sobie turbo, ale gdzieś się zaczepił. I... Jedzie sobie skrótem, a my też pojedziemy skrótem. Aha, czy tu koleś? Chodź. Bum. Jeszcze raz. Bum. Bum. O. Niedobrze. I gonimy typka. Czy my go dogonimy do cholery? Cześć. O, włączył teraz to główienko. Właśnie. Wtedy nie mogę go zderzać. Znaczy mogę, ale oberwę trochę. No ale tu była stacja. Dlatego cholera. Jak bez tych technologii pościgowych jest ciężko. No ale jakoś damy sobie radę, co nie? Cholera. Nie lubię tego Ferrari, to jest kitu. Dobra, jeszcze. Tak cię tutaj. Tak. Chodź tu. No już go prawie miałem. Ach, nie da się go zatrzymać tak. Znaczy da się, jest kwestia tylko tego, żeby dobrze podjechać. No szpaczcie, co za kutas głupi. Okej. No i dobra, wydymałem go bez normalnie. Ej, czemu mi nie... Oh man, za długo go łapałem. To nie szkodzi. Zobaczmy jeszcze, gdzie tu jest jakieś przechwycenie. No, za mną, wspaniale. Znów trzeba odpalić Ferrari, znów trzeba tam jechać. A szkoda gadać. No dobra. Tym razem mamy tak dla urozmaicenia również Forda GT. Także będzie ciekawie.
Kurde, jak cholera. Okej, okay, zawraca typek. Zobaczcie, jaki kurczę cwaniak. No nie, nie zawraca. Jedzie sobie po prostu przez stację. Co on robi do cholery? Możecie mi powiedzieć? Aha, znowu jest gliniarz i znowu będzie mnie spychał gdzieś nie wiadomo gdzie. Tak, żebym nie mógł sobie tego Forda GT spokojnie przechwycić. Proszę bardzo, show me your ass, baby. No dobra. Chodźcie tu, chodź. Wow! Co to było? O, zostało mi kupę i najechałem na kupę. Ajajaj. Dobra, zaskoczymy go trochę. Pojadę sobie skrótem. Mam nadzieję, że w międzyczasie nie zawróci gdzieś. Ale chyba nie. I wyjedziemy mu naprzeciw. Zobaczymy, co zrobi. Chyba zostawi znowu kupę za sobą. Nie wiem, ale zaraz się przekonamy. Bum! Cześć! Powiedz mi, gdzie twój zderzak? Cholera jasna. Co tu się dzieje? No what the fuck? Okej, okay, i co? Co teraz? No! Widzicie to? Widzicie, jakie chamstwo po prostu? Z koledzy z policji normalnie masakra. Masakra. To jest masakra. Nie, no ja nie chcę tej pomocy. Dziękuję wam już. Dziękuję, ja sobie z nim sam poradzę. Lepiej niż z wami. Taka pomoc. Dziękuję wam bardzo. Okej. Okay. No dobra. Zdobyłem złoto nawet w przechwyceniu. I tu jest niedaleko warsztat. Tam możemy sobie samochód zmienić nareszcie. Nie wiem na jaki jeszcze i zmienimy sobie także zadanko. No dobra, no to zmieńmy sobie samochód od razu. Przede wszystkim mamy tutaj Murcielago, Lamborghini Murcielago LP 674 tajniak. Odblokowałem go sobie wcześniej. I musimy również zmienić zadanko, więc weźmiemy sobie postępy w karierze. Mamy tajny agent, władza na szosach. To jest z poziomu drugiego, już będzie trochę ciężej. Mamy zdobyć 7500 w jednej sesji, zatrzymać rajdowca, osiągnąć 257 km na godzinę. No tyle to chyba osiągniemy nawet stojąc, ale trzeba zainstalować jakąś technologię pościgową, tak aby łatwiej było nam zdobyć kogoś. Zdobyć, zatrzymać. Co by tu wziąć? Ofensywne, bierzemy ofensywne, ludzek. Pyk. No i może... A, dobra, to zainstalujemy. Jeszcze weźmiemy moje ulubione, czyli taran. Ale taran weźmiemy sobie tylko na pierwszym poziomie. A, możemy sobie jeszcze ulepszyć, bo mało tych punktów zostało mi. 25. No, dobra. Ciek. Ile kosztuje następne? 40, no to mi już nie wystarczy. Weźmiemy taran, nie do końca ulepszone te power-upy, że tak powiem. No ale wystarczy. Mam tutaj Lamborghini Super Veloce. Chodźmy do akcji. I tak, musimy zatrzymać rajdowca, zrobić to. Dobra, no to wiecie co? Zrobimy to w jednym jakby zadaniu. Do przechwycenia jednego rajdowca. Przechwycenie, trudny. Dobra, próbujmy. Myk, myk, tak wygląda tajna wersja Super Veloce Murcielago. Startujmy, przechwycenie. Co teraz? Mamy tutaj Porsche 918. Gonimy. Tym razem nie powinno być tak trudno, znaczy powinno być łatwiej zatrzymać, dlatego że, ej, zobaczcie, jak ten Murcielago fajnie wygląda. Jakieś tam mu bajery wyskakują z boku, nie? Ekstra. No ale teraz powinno być lepiej, bo właśnie mam to taranowanie oraz chyba pierdynięcie. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko tutaj działa. W każdym razie najpierw trzeba dogonić tego Porszaka. O, właśnie, chodź. Pięknie. No dobra, trochę go tutaj zdenerwowałem. Ale to jeszcze nie koniec zabawy. Włączył turbo, o, ale grzeje. Patrzcie, jadę już 326 km na godzinę, a on dalej odjeżdża ode mnie. Masakra. No ale damy radę jakoś. Spokojnie. Ale się rozbił. Ej, jak się szybko zrespawnował. Masakra.
To nic, mam nadzieję, że go dogonię. Jest tam gdzieś na górze. Inną drogą niestety... O, fajnie, zeskoczył. Inną drogą niestety nie mogłem do niego dojechać. A jaki cwaniak jest, kurczę. Zeskoczył sobie tu. I teraz gdzieś grzeje znowu na autostradzie. No fajnie. Nieudane przechwycenie. Dziękuję, lagu jeden, ty głupi. Ja powinienem nazywać te odcinki z Need for Speed'a lagi, to nasza specjalność. No ale dajmy sobie już z tym spokój. Weźmy sobie teraz może jakieś ciekawsze zadanko. Okej, no to zacznijmy sobie pościg. To zadanko chyba na dzisiaj będzie ostatnie, bo coś dzisiaj z Need for Speed'em jest nie tak. Normalnie się tak nie laguje, bez kitu. Nie wiem, czy to przy nagrywaniu, ale zawsze jakoś było ok. No teraz coś się spieprzyło, ale nie przejmujcie się, jakoś sobie poradzę. Musimy zatrzymać chociaż jednego rajdowcę i wykonamy zadanko. Kto tam został? Z tyłu dwóch zostało. Z przodu jest dwóch, trzech. Nie będzie takie łatwe, ale może też jakoś damy radę. O, najechałem na kupę. Dobra, dajmy się wyprzedzić tutaj pięknie. Co oni robią? What the fuck? O, ale pięknie. Ej, też tutaj ładnie potyram. Okay. Wow! Przejechałem chociaż przez stację. Nie. Ale automatycznie przejadę sobie teraz. Gdzieś tu jest z boku. Uuu, włączył turbo, nie dogonię go. A, jednak dogoniłem. Ha, ha, ha. Dobra, trzeba gonić tych na przodzie, oni są ważniejsi. Ale te moje urcie lago jednak jest trochę za wolne dla nich, no ale jakoś może damy radę. Proszę was, skubańcy, nie pieprzą się. Dobra, ten z przodu już jest rozwalony, jest dosłownie na dotknięcie, na dotyk. Rozwalimy go raz, dwa. Uwaga, 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 uwaga. Już jest bliziutko, doganiamy pięknie typka. Cześć, na razie, następny. Cześć, na razie. Jeszcze jeden przede mną został. Do zatrzymania. Problem w tym, że nie wiem, gdzie on jest. O! O! To nie ten, to nie ten. To jakiś kurde cwaniaczek się nabił tutaj. Ale jest nieważny. Tamci gdzieś są z przodu, na pewno jeden z przodu został. Kurde, oni się sami zatrzymują. Nie, ale został na pewno tylko jeden. I on gdzieś wysrał do przodu tak elegancko. O, wiedziałem, wiedziałem, moje ludzkowe przeczucie przywiodło mnie aż tutaj. Ach, uwielbiam, uwielbiam lagi. Chodź, chodź, uderz. Aj, nie chciał uderzyć, mandrala. Uwaga, 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 uwaga. Mogę go już taranem sięgnąć, ale ja chcę go tak ładnie dotknąć. Spadaj mi stąd, ciebie, ty mnie nie obchodzisz w ogóle. Tu robię ważniejsze rzeczy, tam jakimiś porszawkami się będę przejmował. No, fajnie. Powiem wam, że goni się dużo gorzej, dużo trudniej niż ucieka. Ale i tak już po tobie. O, ale poleciał. Ten już jest nieważny. Co to wszystko, tak? Nie spojrzałem, czy już ukończyłem to zadanie, ale chyba tak. Pozostali podejrzani, trzy. Ale czy to już jest... Nie, Hot Pursuit ukończono. Dobra, no to tamci mnie nie obchodzą już w zasadzie. Jadę sobie na posterunek. Dokończymy zadanko. I to będzie tyle. Właśnie minął mnie kolega, jeśli widzieliście to. Gdzieś tam sobie jechał, robił jakieś zadanko. No dobra. Posterunek. Wyznaczmy sobie trasę do posterunku. 1,5 kilometra przede mną. No tak. No
Kurczę, Lago to fajny samochód, ale coś słabo się tutaj spisuje w stosunku do innych graczy, samochodów może tak, bo w sumie graczy jako tako nie mam teraz. Okej, no to jesteśmy już w garażu, że tak powiem, do policjantów. Odblokowaliśmy Chevroleta, chyba ZL1, nawet nie chciało mi się patrzeć. Osiągnęliśmy to zadanie, następne do wykonania mamy takie na drugim poziomie, także to też będzie łatwe. Przepraszam was za ten odcinek, że taki był trochę poszarpany przez te lagi, ale mam nadzieję, że jakoś wam tam się podobał i że oglądaliście mnie do końca. Dziękuję wam za wyświetlenie i trzymajcie się, na razie.